Cześć, cześć, kochani. Dzisiaj mamy wtoreczek. Dzisiaj jest niezwykły dzień. Ale potem wam powiem dlaczego. Nie będę teraz zdradzać. Bardzo dla mnie ważne. Jednakże chciałam wam opowiedzieć o ostatnim szkoleniu, kursie Access Bars. W zasadzie to się nazywa klasa Access Bars. Na ostatniej klasie Access Bars, którą prowadziłam w Gdańsku, było tak niezwykle, bo była z nami trójka dzieci i to jest niesamowite, jak dzieci czują energię, jak szybko i w ogóle jak sobie nagle zdały sprawę, jak one to czują, to było takie o, co to jest, w ogóle czuję to! Takie śmieszne, no po prostu coś nieprawdopodobnego i to tak cieszy. Za co ja kocham barsy. Bo nawet jak ktoś jest naprawdę w takiej czarnej, życiowej dziurze, to nie ma takiej możliwości, żeby się z niej nie wydostać. Chyba że ktoś się tak umościł, że lubi i tam się czuje komfortowo, okej. Okay. Nasz umysł niestety jest tak skonstruowany, że nawet zobaczcie, jak coś wspominacie. Czy to nawet pierwszy, lepszy przykład, były związki. Co się najczęściej pamięta? Ból, cierpienie, żal, pretensje i tak dalej, a rzadko nawet trzeba się zmusić do tego, żeby wspominać te piękne chwile, tak? Żeby jakby odsunąć to, co było niedobrego, na dalszy tor, a skupić się na tym, co było takiego fantastycznego. No, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz umysł lubi sobie tak nam podrzucać właśnie takie tragedie, wszystkie te takie negatywne rzeczy. Dzisiaj fajną rzecz wyczytałam w książce Będąc sobą, Zmieniasz świat, doktora Dana Hira, gdzie było napisane, że Ziemia już nie może znieść tego zanieczyszczenia, jakie my jej fundujemy cały czas i ona po prostu musi się oczyścić, bo to jest żywy organizm, który tak jak człowiek, jak już ma, jest tak toksycznie naładowany różnymi substancjami, w końcu organizm musi się z tego oczyścić i daje temu różne objawy, dlatego my się czujemy, mówimy na to, że jesteśmy chorzy, a jesteśmy już w fazie zdrowienia. Polecam zgłębić totalną biologię, ona jest rewelacyjna, mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję ją sobie postudiować i bardzo mnie to ciekawi. Ale wracając do oczyszczania się ziemi, to wcale nie zanieczyszczamy tak bardzo ziemi nieposegregowaniem, wrzuconym do nieposegregowanego śmietnika plastikowym, nieobmytym, niewypłukanym kubkiem po jogurcie. To, co jest toksyczne dla ziemi, co ją najbardziej zanieczyszcza, to nasze uczucie złości, frustracji, nienawiści, żalu. To są te wszystkie niskowibracyjne stany, które my podtrzymujemy i one nie są naturalne, tylko nam wmówiono, że tutaj my według nich musimy działać, a umysł nasz logiczny, paskudny to wychwyca i on sobie hula w naszej głowie właśnie. Złapać taką myśl i puścić jak chmurkę i nadpisać ją czymś dobrym. I Ziemia będzie nam za to wdzięczna, bo ona bardzo to odczuwa, kiedy my mamy te niskie stany, o których świetnie pisał dr David Hawkins w swoich książkach, które ma opisane, znajdziecie sobie wpisując w Google mapa świadomości, poziomy świadomości Hawkinsa, czy mapa poziomu świadomości Hawkinsa, czy piramida poziomu świadomości Hawkinsa, nie Hawkinga, bo niektórzy myślą, że to ten od teorii wszystkiego. To jest dr Hawkins, on był psychoterapeutą, też takim duchowym badaczem. Tak, i on właśnie w swoich książkach wielu opisał te poziomy świadomości, te niskie stany, które nie służą ani nam, ani naszemu otoczeniu, ani naszym bliskim, a tym bardziej Matce Ziemi, która po prostu musi się z tego oczyścić, dlatego zrzuca na nas różnego rodzaju kataklizmy i tak dalej. I tak będzie się działo. Tak będzie się działo, dopóki my nie zrozumiemy, że musimy na te wyższe wibracje wejść i nie zanieczyszczać tymi paskudnymi emocjami naszymi ziemi, typu gniew, apatia, jakieś tam depresje. Ktoś ma depresję, zapraszam na sesję Access Bars albo szukajcie ich w swoich miastach, ponieważ jedna sesja już znacznie poprawia stan psychiczny człowieka i często tak, jak mówię o tym, jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, czy to psychiczne, czy fizyczne, idź na sesję Bars. Naprawdę, jedna sesja już jest w stanie dużo, dużo zadziałać.
Ale ludzie się patrzą, jakbym mówiła o jakichś, nie wiem, czarach, marach, albo nie wiadomo o czym, albo no po prostu z niedowierzeniem. Oni wolą iść do lekarza, wziąć tabletkę i na pewno lekarz im na to pomoże. A wystarczy, że oczyścimy co nieco w naszym polu energomagnetycznym, bo to my jesteśmy energią. I wystarczy, że poddamy się takiej sesji bars, czasami jednej, czasami kilkunastu, w zależności od tego, jakie chcemy efekty osiągnąć, ale to nigdy nie jest tak, że to nie działa. I gdyby ludzie poddawali się takim sesjom, czy nawet poszli sobie na taki klas, kończyli taki kurs i wymieniali się z innymi. Jeśli macie wśród swoich znajomych ludzi, którzy zajmują się właśnie barsami i którzy chodzą na wymianki Access Bars, zapytajcie, jak zmieniło się ich życie, albo poobserwujcie ich, czy to się zmieniło, czy coś się u nich zmieniło, czy zmienił się ich sposób zachowania, życia, czy są spokojniejsi, czy przyciągają do siebie więcej wspaniałych rzeczy. Zobaczcie. Bardzo, bardzo polecam. To nie są jakieś, w porównaniu z tym, jak sesja Bars działa, to nie są duże pieniądze. A czasami, często jest tak, że przychodzą ludzie, którzy właśnie nie mają pieniędzy, ale poddają się takiej sesji Bars i nagle generują ich więcej, przyciągają do siebie ich więcej, bo to wszystko, czego my pragniemy, czego nam brak, chce się, jest wszędzie i chce się do nas dostać, ale właśnie przez to, że my się zamykamy przez takie uczucia, poczucie braku, bo najczęściej myślimy właśnie, jak brakuje nam pieniędzy, czy miłości, czy czegokolwiek, to właśnie wychodzimy z tej pozycji braku. O, ja nie mam, o, ja chcę, to znaczy brak mi. A jak mówię chcę, to co znaczy brak mi, to znaczy, że przyciągam co? Brak. I tego nie mam. Więc gdy zmienia się nasze pole energomagnetyczne, nagle zaczynamy do siebie przyciągać, bo wymazujemy z siebie te wszystkie właśnie blokady, te ograniczenia, te braki, te nie zasługuję, nie mam, chcę, pragnę, potrzebuję i tak dalej. I nagle zaczyna do nas, zaczynamy przyciągać wszystkiego cudownego, więcej i więcej i więcej. W Access Bars jest takie jedno ułożenie rąk i ono się znajduje na początku plastra implantów. To te wszystkie nasze programy wgrane, te właśnie nie zasługuję, nie mam, to jest ten układ, trzyma się najdłużej, żeby właśnie plastry implantów zerwać to jak taki plastr ze wszystkimi śmieciami. Pamiętacie, takie dla dzieci były takie żelowe, takie zabawki do rozciągania, jak to gdzieś spadło na podłogę, która nie była krystalicznie czysta, higienicznie, to tam się przylepiało do tego każdy badziew. To my jesteśmy taki właśnie, te plastry implantów odrywają ten taki badziew z dywanu. Tak, no to tyle z mojej strony. Jeśli macie ochotę skorzystać z takiego, nauczyć się, jak robić takie sesje Access Bars, zapraszam 22 stycznia do Gdańska. A jeśli macie ochotę skorzystać, żebym poprowadziła dla Was takie szkolenie, taki kurs, taki klas Access Bars w Waszym mieście, piszcie do mnie, odezwijcie się na do.krolikowska@gmail.com. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam cudownego dnia, a ja jadę dalej. Cześć!